kolejne zdarzenie na Krajowej Trójce. W Kaczorowie często dochodzi do wypadków i kolizji. No, w dniu dzisiejszym właśnie też doszła do zdarzenia drogowego. Kierujący nie opanował samochodu. Obróciło go na śliskiej nawierzchni i wjechał wprost na nadjeżdżający samochód. Zderzenie dość niebezpieczne. Dwie osoby poszkodowane, wymagają zaopatrzenia medycznego. Pozostałe 5 osób w stanie dobrym, bez potrzeby działań medycznych, są na miejscu zdarzenia, nie oczekują pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia w pierwszej fazie pojawiła się lokalna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która zabezpieczyła i właściwie zadziałała w zakresie zaopatrzenia medycznego osobom poszkodowanym. W zdarzeniu uczestniczyły również jednostki z Jeleniej Góry i z Jawora. No, przestrzegamy kierowców, żeby zwrócić uwagę na te warunki panujące na jezdni. Od 2 dni pada. Tych zdarzeń drogowych znacznie dużo się nam zrobiło, ponieważ no, po dużym okresie takiego nasłonecznienia, dobrej pogody słonecznej popadało, no i jednak ta nawierzchnia jest troszeczkę ściliska. Konieczna była szybka akcja, poszkodowani nie mogli wydostać się z pojazdu. Tak, jeden z poszkodowanych miał obrażenia głowy i kończyn, więc wymagał działania tutaj specjalistycznym sprzętem hydraulicznym, ale na szczęście komunikatywny i przytomny został przetransportowany do karetki pogotowia i w tej chwili jest zaopatrywany. Kierujący samochodem marki Mercedes Sprinter, 55-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego, na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem typu bus marki Opel. Samochodem tym kierowała 33-letnia mieszkanka powiatu jeleniogórskiego. W pojeździe marki Opel podróżowały 2 osoby, natomiast Mercedesem jechało łącznie 5 osób. Na całe szczęście w tym przypadku skończyło się tylko na drobnych potłuczeniach. Czynności w tej sprawie będzie prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Jaworze. Zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu na kierującego. W tej sprawie zostało mu już zatrzymane prawo jazdy z uwagi na stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Policjanci będący na miejscu zbadali kierujących na zawartość alkoholu. Okazało się, że obydwaj byli trzeźwi. To było kolejne zdarzenie w okolicach Kaczorowa. Dużo było kolizji i wypadków od poniedziałku? Dokładnie. Pierwsze 2 dni tego nowego tygodnia przyniosły wiele zdarzeń drogowych. Trudne warunki atmosferyczne, duży ruch na drogach spowodowały, że odnotowaliśmy aż 9 zdarzeń drogowych. Z tego 8 kolizji i 1 wypadek drogowy. Na całe szczęście obrażenia, które odniosły osoby, nie były poważne. Nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych. Jednak te trudne warunki, intensywnie padający deszcz zweryfikowały niektórych kierujących i jak się okazało, nie potrafili oni poradzić sobie na drodze. Stąd też tutaj mój apel do wszystkich kierujących, aby przede wszystkim dostosować prędkość i swoje umiejętności do panujących warunków na drodze. Są wakacje, jest ciepło, ale aura potrafi się zmienić i tak jak widzieliśmy, te 2 dni intensywnych opadów spowodowały duże zagrożenie na drogach powiatu jaworskiego.